Przejedziemy około 500 km, więc trasa przed nami jest bardzo długa. Robimy około 100 km dziennie. W sobotę zamierzamy dojechać do Władysławowa. Następnie w niedzielę jeszcze planujemy dojechać na Hel, czyli przejechać się na Hel i wrócić z powrotem do Władysławowa. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy będą chęci przede wszystkim do tego, bo to jest wyczerpujący jednak rajd i te kilkaset kilometrów zrobione na pewno nas wyczerpie. Trasa prowadzi przez małe miejscowości, ale bardzo malownicza, myślę, bo wybieraliśmy takie miejscowości, w których też będziemy mogli odpocząć, więc jest to Antonin, Ląd, Żnin, Cekcyn, Gołubie i z Gołubia już do Władysławowa jedziemy. Staraliśmy się dobierać tak trasę, żeby było przede wszystkim bezpiecznie, czyli to są mniejsze trasy. Zdarzają się odcinki dróg wojewódzkich, natomiast te drogi wojewódzkie wyglądają jak po prostu taka jedno samochodowa trasa, że tak powiem, czyli są po prostu wąskie i myślę, że względnie bezpieczne. Część odcinków prowadzi przez las, ale to są też takie odcinki sprawdzone, żeby nas nic nie zaskoczyło, chociaż być może będziemy się musieli dostosować do pogody, bo te odcinki przez las na pewno w przypadku deszczu będą niedostępne i będziemy musieli dobierać inne trasy. To są przede wszystkim głównie ludzie z gminy Skarbimierz, bo aż 5 osób jedzie z gminy Skarbimierz, 3 osoby z gminy Brzeg i 1 osoba z gminy Dobrzeń. W zeszłym roku jechało 8 osób, w tym roku jedzie 9 osób. Troszkę się nam ekipa wymieniła, troszkę zostało część z zeszłego roku, ale myślę, że wszyscy są chętni po prostu, żeby jechać i gotowi do jazdy. Daleko, no dokładnie. Kto może ufać, że też dużo ludzi zbiera po prostu, tak? I wszyscy zabrają właściwie, nie? Zwłaszcza w kupę, więc... No ja sobie zdając z tego sprawę, wiem jak podejść, tak, i wiem jak zachęcić, wiem jak też powiedzieć. Przede wszystkim korzysta na tym Sandra, tak, bo przekazujemy te środki finansowe, które zbierzemy na Sandrę Borcuch, która choruje od 10 lat i potrzebuje takiego wsparcia finansowego. Druga sprawa to jest to, że młodzież ma fajną przygodę, tak, przygodę życia. Mi zawsze brakowało czegoś takiego za młodu, żeby ktoś nieodpłatnie po prostu organizował coś takiego, bo my jesteśmy wolontariuszami, a na tym nic nie zarabią chłopaki, nic na tym nie zarabiają, więc wszystko robimy własnym sumptem i oczywiście ze wsparciem darczyńców, którzy nas hojnie tutaj obdarowali i dzięki którym też możemy jechać. Głównie chodzi o to, że jest jakby kilka fajnych efektów z tego, tak? Jest pomoc dla Sandry, jest fajna przygoda dla młodzieży, jest także promocja organizacji, bo prowadząc fundację trzeba takie rzeczy organizować, żeby ludzie widzieli i chcieli wspierać po prostu takie akcje charytatywne i szczytne cele. Nie, to na chwilę.